Siemano, witam w kolejnym odcinku z Ellengrada. Z czego? Z Enkrika. W dzisiejszym odcinku grzejemy od razu na skup Magnumem i John Deerem. Grzejemy na skup wywozić soję, bo mamy jej 200 ton. Teraz pytanie, czy pociąg... A nie, jest zamówiony, dobra. Tak, dalej to zamówię. Sobie poczekam najwyżej. Sprzedam soję za 4300. Jeszcze sobie sprawdzę dla pewności. 4338, no. O, zmieniłem pan. No dobra, sobie pojadę tym pasem, już wyrąbany. Jak będę miał kasę po sprzedaży soi, bo będę miał, to kupuję dwa pola. A dalej się zobaczy. Może wtedy resztę właduję w ulepszenie fabryk. Najbardziej to ulepszyć chciałbym piekarnię, żeby szybciej tworzyła. Piekarnia już jest jeden stopień ulepszona, ale chyba na maksa ją sobie skręcę. Teraz pytanie, czy ten z tyłu wyhamuje, bo ostatnio się tutaj zabił, jak jechałem. Rypnie, rypnie. Nie, nie, jednak nie rypnie, dobra. Jednak wyhamował. Panie konduktorku. I teraz tak, John Deere'a zostałem tutaj na 56, a Magnum musi lecieć na pole numer 40. 40. Na 40 albo 41, jak to woli. Bo pole numer 40 będzie moje, więc. Tam już John Deere stoi z prasą, więc będzie też ciekawa robota dzisiaj. Później się część odcinka. Dobra, idę od razu ten pociąg zamówić. Pociąg przyjedzie za 4 km. No dobra. No to podjeżdżam, wysypuję i teraz będziemy kupować. Na promocji nic ciekawego nie ma. Bo na promocji jest tylko header od Rosset Masha i przyczepa małpałka i też jeszcze ta mniejsza. Ja mam małpału też tutaj, ale to ja mam tą większą. Bo ja tą 51 dam na tata, ma tylko 24,5. No prawie 25, więc. Więc jest troszeczkę mniejsza. I to by była chyba nawet najmniejsza przyczepa moja. Dobra, niech się opuści. Ta przyczepa. I zaraz wyślę Magnuma, niech jedzie sobie już na... To tak się nie da. A ja mam Rolanda, nie ma opału, dobra. Nie ma opału, to jest ta wywrotna. To jest, bo pałka to jest ta wywrotna, ta co mam na Ellengradzie. To kurde, ja nie lubię w nią jeździć, z nią jeździć, cholera. Z nią się ciężko jeździło, kurde. Czy ciężko? Dobra, zapatrzyłem się, przepraszam. Mój błąd, bo się zapatrzyłem. Dobra, ustawię sobie tutaj. Tylko nie gadaj, że pociąg. Znaczy, no on zaraz przyjedzie, ale. Myślałem, że. Tutaj niech się ustawi. Mój case. Jedzie ten pociąg, czy nie jedzie? On na pewno nie ma 3 km, tylko dużo dalej jest gdzieś. Na pewno kliknąłem przyjąć pociąg? Tak, na pewno. Przecież pisało, że 3000 km 200 niby jeszcze ma. Ty, ja za mapę wyszedłem. Super. Tędy na pewno nie pojedzie. Może? Albo się będzie cofał, albo tędy pojedzie, ale tutaj nie widzę go nigdzie. Ja on tamtędy przyjedzie, bo tutaj już dobiegłem do końca mapy, a go nie ma. Dobra. To jest kiszonka, to jest co? To jest to, to jest to. Tu jest to. Tu jest pusto, więc akurat. John Deere'em przejadę już.
No może nie na 9, tylko na 23 chciałbym biec. Przejadę sobie na pole. O, jest pociąg, dobra, pojawił się, przyjechał. Czyli tylko na tamtej stronie jechał. Ale teraz już za późno jest dla niego. Teraz już musi poczekać. No i dobra, tutaj. Niech sobie ładnie stoi rządzirek mój. Teraz do pociągu szybko sprzedać? Znaczy szybko, no. Jeźdź pan. Tak, słoneczniki, winogrona, oliwki, soja, 203 tony. Dawaj pan. Parirarara. Soja, a już 30 ton, jeszcze tylko 100 parę. Jest 20:15. Dobra, zrobię tak. I sobie snapy pootwieram. Ten sobie ten grzeje. Dobra, 120, więc teraz trzeba cofnąć kawałek. Pomocnik zakończył pracę. Czyli, a, to dobra. Dobra, case już dojechał, więc dobra. Fajnie. Zaraz sprzedam soję i się prześpię. I jak się prześpię, to będzie nowy dzień. Ale zanim się prześpię, to muszę kupić pola. Bo jak się zmienią ceny, to będzie przypał. Dobra, jest 204 tony. Znaczy 202 to są. Są. 200 ton soi. Fajnie, jakby sorga dała 500. Tak. No, 880 tysięcy, więc fajnie. Pole numer 40 raz. Kup. I pole numer 56. Kup. 600 tysięcy jeszcze, kurde! Przecież to jeszcze można pół na pół kupić. Które pole chciałem tutaj jeszcze rozwinąć? To może na razie popatrzę sobie. Może 38? Bo jest na promocji 35%. Dalej, kup. Jeszcze 300 tysięcy mam. To jest na plusie wszystko tu. To jest na minusie, ale no, co, takiego landu to co ja, tych trzech małych poletek to co ja tam zrobię, nic nie zrobię. Może tutaj to jest słonecznik tego typu. No to jest na plusie, nie. To nie, tak, to jest na plusie, to wolę to. Dobra. Pola kupione, więc fajnie. Kredyt też już urośnie do góry 100 tysięcy, więc idę jeszcze sobie fabryki ulepszyć, bo mam tego moda. A jeden stopień sobie ulepszę. No już 10, 300, a nie 4, coś tam. Na młynu mam za mało pieniędzy. Ale na tutaj chyba na to też mam za mało pieniędzy już. No. 23 tysiące, dobra, to jest za mało jest. A produkcja obornika to też będzie za mało, bo nie. Tak. A szklarni nie ma żadnej, więc. Więc dobra, trzeba i spać. Na razie, papa. Idziemy spać. Promocja była pokazana, była. Pola kupione, kupione. Dobrze, że olejarnię sobie lepszy, to chociaż trochę szybciej tam będzie się coś kręcić. Dobra, rzepak urósł. Olej rzepakowy. Rzepaku brakuje, ale zaraz przywiozę rzepak. No tutaj za. Może powiedzieć, że. A ta pszenica. Niech jest odpalona. W ogóle co ja za uprawę kupiłem? Bo na pewno widziałem, że pszenicę kupiłem.
Na pewno widziałem pszenicę, jednego jęczmienia kupiłem i jedno pole słonecznika, dobra. Znaczy, no z tego 500 ton soi, sorga nie da, ale jak z tego, z tych pól wszystkich tutaj, bo jeszcze to było soją, no to dało mi 200 ton, no to może da. Dobra, ale nie przedłużam, więc jadę kosić pszenicę, które się nie da kosić, bo jest zielona. A ta pszenica jest dojrzała, tak? Ta jest dojrzała. A, czyli ja po prostu musiałem późno siać tę pszenicę. To zmiana planów. Ósmy kurs i zaraz zrobię tutaj mu na jęczmieniu kurs. A co? Jak się nie da tam kosić, to się zrobi tu. Pierwszy raz to pole jest koszone i zaraz będzie dołączone do tego pola pszenicy. I potem tylko kupić łącznik, czyli pole numer 39 i będzie pięknie. I jeszcze szybko ceny sobie pól zobaczyć, tak dla pewności. Tu jest na plusie, tu jest na plusie, tu jest na minusie, tu było na plusie, tu też jest na plusie, dobre. A tam dalej w sumie nie sprawdzałem. Tutaj było na minusie. Tylko, że tam było 20, a teraz 23. Tu było też na plusie. O, tu jest na minusie, a to było na plusie przed chwilą. Fajnie, że tu spadło. Dobra. Ten sobie kosi. Więc trzeba podjechać tak z 10 metrów do przodu. Może 15. Może 20. Może 30. No i dobra, niech sobie tutaj stoi. Oleju rzepakowego i tak nie mogę sprzedać, no bo nie ma kasy. Nie ma dobrych pieniędzy. Dobra, nie będę czekał na to moją pszenicę, bo. Czyli jednak robię plan B. Bo pierwszy miałem tutaj skosić tą pszenicę raz, dwa. I przeskoczyć na rzepak, ale. Ale ja nie przeskoczę na rzepak. Znaczy nie przeskoczę z pszenicy na rzepak, bo się nie da. Bo za późno siałem. Chyba nawet w październiku to siałem. Tak, ja to chyba. Tak, ja to w październiku siałem po soi. No dobra, więc. Robimy szybką akcję. Zakładamy header na wózek. I lecimy kosić. I lecimy kosić. I lecimy kosić rzepak. Wiem, że ten wózek jest dużo większy od tego headera. Tylko ja nie pamiętam, czy ja mogę tutaj na kombajnie pustym pracownika sobie puścić. Fajnie by było, jakbym sobie mógł pracownika puścić. Najlepiej w tym miejscu, żeby nie zaparkował. Dobra, niby jedzie. Dobra, koguciki. Jakiś wariat nie jedzie z lewej? Nie. No i jedziemy. On jedzie ile? 32. To sobie też zostawię tempomat 32, żeby jechać tak jak on. O. Będzie fajnie. Fajny konwoik taki. W sumie chyba nawet nigdy tak nie robiłem, że wózek zawoziłem ciągnikiem. Bo ja miałem plan, żeby szybko sobie ogarnąć pole tej pszenicy przed domem i zaraz na rzepak przeskoczyć. Ale musiałem już być na lipcu, bo nie dało się nic kosić. To raz, a dwa, że z jęczmienia już się nie da w sierpniu kosić. Więc by mi wycięło całe pole jęczmienia. To znaczy tam parę ton da. No i tutaj będzie fajne połączenie pól. A ja same. Dobra, w sumie może tutaj stać ta batra. Powiem, że niby jechałem te 32 na godzinę, ale jakoś strasznie szybko ta trasa leciała. Rzepak oczywiście zaraz na olejarnię będzie wyłożony, więc dobrze sobie stanąłem z tym wózkiem. Mogłem sobie nawet trochę
bardziej do tyłu, ale dobra. Już niech jest. W sumie niech się świecą te góry, tylko niech wyrąbane, niech sąsiady widzą, o co mi idzie. 15 minut, no ale chodzi o. No, bardzo mi na tej soli zależało, żeby ją sprzedać na odcinku i pokazać pieniążki. Czy ja straciłem przez ten miesiąc 3000? To ci mi się wydawało. O, i po rzepaku można fajną akcję talerzowanie zrobić. Bo mam przecież nowy nabytek, talerzówkę. Do. O. Ale fajny zestaw już. Bolek już go nieraz miał na serii od zera, no ale. Ale trudno. Moja wina, że ten zestaw jest ładny. No i ciekawe, ile to będę kosił, bo jest 16 minut odcinka. No a to jest dość duży kawałek pola, jakby nie było. To jest dość duży kawałek pola. Ile tu jest hektarów w ogóle? Mogę to sprawdzić? Minus 50 teraz jest procent to pole. U, panie. Czekaj, jak to jest? Aha! Czyli co? Nie. Czyli jak to jest teraz, to za 113 tysięcy, tak to sprzedam to za tyle dostanę? Coś takiego. Chyba. Nie wiem. Dobra, ten sobie tam jęczmień kość, a zorum się to wygląda. A zrobię sobie ten poprzecznik, bo zastanawiam się, czy robić poprzecznik, ale jednak sobie ten jeden prowizoryczny, klasyczny, o może bardziej, sobie zrobię poprzecznik. Będzie fajnie. Nie, no teraz to M-Click już pójdzie do przodu, nie? Teraz duża produkcja będzie. Nie wiem w sumie czego nawet. Ale będę musiał powoli przejść nad burakami. Żeby sobie już powoli zaczynać buraki. Bo sprzęty mam dosyć fajne. Oczywiście ropę sobie kupię do buraków. Nie było takie. No widzicie no. Ta soja była głównie pod zarobek zasiana. Soja głównie była po to, żeby napędzić tą serię do przodu. A jak ja widziałem, że mam 200 ton soi, sobie na Lęgradzie mam 115 i zapomniałem o niej sprzedać. Bo przeleciałem 2 miesiące i dopiero dzisiaj wchodziłem sobie na serwer i dowiedziałem się, że mam soję w ogóle w silosie. No tak to jest, jak się nie gra na co dzień. Na danej mapie. Czy tam serii. Mapie w sumie, nie? Save ją może. O! Seba wrzucił film 10 minut temu, a to trzeba zaraz po odcinku obejrzeć. Jeszcze jednym odcinku takim. Dobra. Nie no, jeszcze jednego dzisiaj nie będę nagrywał, no bo jest już kurde 20, wpół do 9 prawie, można powiedzieć. Więc ja sobie tutaj sejwa przygotuję, to oczywiście. Bo może by nas skrobał na. Nie, no nie stać mnie. Przecież ja mam kredyt do zera wycapowany, nie? Czy ja mogę sobie wziąć kredyt? Jak to jest? O! A dużo mogę tego kredytu? No to tak nie za. Nie, tak nie za dużo. A bo to. Teraz jest chyba w farmingu tak, że jak jest nowy land, to dopiero po roku chyba mogę mieć większy kredyt. Tak mi się chyba wydaje, że to teraz tak jest. Bo kiedyś 19 było, że jak miałeś więcej landów, no to tam po 24 godzinach mogłeś sobie normalnie. Większy kredyt wziąłeś, a tutaj chyba teraz jest. Na rok to uzależnione. Dobra, ten tam ma pełno jęczmienia już. W sensie zaraz będzie wysypywał. A ja sobie koszę dalej. A koszę sobie od tej strony dłuższej. Bo tutaj takie półokrągłe pole to. Ogólnie jak tutaj się zrobi, jeszcze do tego sorga się dołączy. Znaczy no teraz jest aktualnie sorgo, ale później. Później tutaj tego sorga nie będzie, wiadomo. Ja muszę myśleć na to, co już siać powoli po tym sorgu.
Może jakiś słonecznik? O, tylko 40 wymaga wapna. A to i nie będę wapnował. Bo nie, to było ostatnio wapnowane. I to. Te dwa pola były wapnowane. I to chyba było wapnowane. I to. To teraz może być sobie te duże pole do wapnowania, tak sobie teraz myślę. Że może być. Nie musi, ale może być. No nawet się fajnie trafiło, że całe nawiezione było, a to? A, wow, czy tam to też? To też jest nawiezione. Ale fajnie trafiłem w ogóle na te pole. Czy to też jest nawiezione na 100%? Co jest? A, to jest, dobra, wiem, czemu to jest nawiezione. Przecież na tych pole kontrakty robię. Ty. 80% już. Ale nie, no mówię, teraz to już pójdzie ta seria do przodu, jak już kupiłem tyle pól. Tutaj będzie się Megaland tworzył powoli już. I potem tutaj. Muszę zobaczyć, jak to wygląda. Tu, o, tu jest na plusie, albo na plusie przed chwilą. Tutaj, znaczy tutaj też jest na plusie, a też było na plusie. Znaczy tu było na plusie, ale. Tu było na plusie i tu było na plusie, a tu było na. No. Tu było na plusie, a się zrobiło na minusie. Że było droższe pole, się zrobiło tańsze. O, w skrócie. Tutaj będzie dużo siedzenia, żeby zrobić ten teren. Nie wiem, jak te landy tutaj wychodzą w ogóle. To jest wszystko na plusie, to jest wszystko na plusie. To kurde, coś ciekawego to kupię. O, to jest za 90 tysięcy. Fajnie. Fajnie, że mnie stać w ogóle na to. Super, że małe landy są na minusie. Ale w sumie to 38 to fajnie się trafiła, że była na minusie. A to jest na plusie, a co tu jest? Co tam rośnie? Takie ciekawości. Co to jest? To są ziemniaki. Poważnie? Dobra. Cyk, pyk, pyk, pyk. No i jadę szybko wysypać John Deere'a i idę zobaczyć, jak on tam Axelowi to idzie. Te koszenie. Dobra. Słomę sobie w kolejnym odcinku zrobię, tak sobie teraz pomyślałem. Bo jak ja mam za tym Axelem zaraz kosić, znaczy zaraz za Axelem prasować, to ja sobie to odpuszczę. Bo jest 22 minuta, a pewnie skoszę ten rzepak tylko i będę kończył odcinek. Bo tutaj trochę zejdzie zanim ten rzepak się skoszy. No a ta ekipa sobie pojedzie z. No dopiero pierwszy przejazd robię tutaj na słomę, więc. A potem będzie tutaj kosił na słomę, więc to będzie trochę więcej słomy. No i przed domem. Znaczy, no i tu będzie jeszcze słoma, a przed domem chyba sieczkę walną, bo to jest takie małe pole, że tam na sieczkę to chyba walną. John Deere sobie z prasą, ale nie będę go używał dzisiaj jednak. Nie ma roboty. Jakbym miał trochę nakoszone, chociaż jedno pole jest koszone. Ale ja wiedziałem, że ja tyle pól kupię. Ale dobrze, chociaż tą oliarnię ulepszyłem raz. Bo miałem na początku 4800, a teraz będzie 10 tysięcy litrów na raz robić w rzepaku, więc trochę szybciej to będzie przelawiać. Co jest taki długi zapis? Halo. Jaki długi zapis? No nie wierzę. Tylko żeby mi sejwa nie wywaliło. Były takie przypadki już. Miałem chyba tak nawet kiedyś. W tej grze nic nie klikam, żeby mi się to samo zapisało. Bo jak ja coś kliknę, to i wtedy farminga wywali. A od nowa tego odcinka to w sumie nie chciał nagrywać. Pół godziny materiału by poszło w psu w budę, można powiedzieć. A odcinka też nie będę teraz kończył, bo jak skończę odcinek, to mi się to zapisze dopiero.
za tak powiem, nie będzie. Więc poczekam sobie jeszcze parę sekund. Poczekam sobie jeszcze około minuty. Jak się przez minutę nie zapiszę, no to kliknę Escape'a i zobaczymy, co się stanie. No. Ja sobie tam kosi widzę. Znaczy kosi, no to aktualnie to stoi, no bo jest zapis, więc tak. O jest, dobra, zapisało się. Ale jaki długi zapis w ogóle był. Nawet nie widziałem, że ja tyle polów. Ale to dobrze, dobrze, dobrze. A ten land jest na plusie. Ten też jest na plusie, dobra. A ten? Ten jest za milion. A wcześniej był na trochę mniejszy był. Tu było na minusie. A tu chyba tyle samo lat jest. Albo tu było 21. Albo tu było chyba 27%. A teraz 23. No dobra. Tu było na minusie. Gdzie tu się nic nie zmieniło. A te wszystkie były na plusie tu. Znaczy no ten był na plusie, a się zrobił na minus, więc. Więc chodź, pomalujmy świat na żółto i na niebiesko. I teraz ciekawe, czy mi się to. Nie, to się całe nałoży, dobra. Niby się całe pole nawozi. Na mapie tak pokazuje, że całe pole się nawozi, a tak naprawdę to. Ładne paski mam porobione. Dobrze, w sumie. Nie kupiłem żadnego kombajnu. No bo nie mam z czego. A wypożyczać. No patrz, mówię, że fajnie się nałozi, a teraz akurat żywe robi. No dobra. Wiadomo, cały. Ale fajnie to wygląda, fajnie, fajnie już ta mapa wygląda. Trochę bardziej niebieska się zrobiła już. Doszło raz, dwa, trzy landy w sumie. Cztery landy doszły. No, cztery pola kupiłem. Więc ten sezon będzie bardzo fajny. Bo będzie dużo pieniążków. Z oleju słonecznikowego. Jeżeli on będzie w październiku do koszenia. A słonecznikowy jest chyba w lutym na sprzedaż, tak? Tak mi się chyba coś kojarzy, że to w lutym jest. Ara, wejdę na zakładkę oleje. Aha, dobra, bo ja mam tutaj dodane. Dobra, mówię, co tu jest za domek dla ptaków, jakaś wanna, co tu się dzieje, tak sobie pomyślałem. A ja sobie właśnie kupiłem DLC Platinum, więc. Tylko sobie nawrócę. Mówię, kurde, jakaś wanna, jakiś domek dla ptaków, co tu się dzieje, tak sobie pomyślałem. Co? Przecież tego nigdy nie było. 6000 za listopad. A olej słonecznikowy jest za 6400. Luty albo marzec. Luty albo marzec. To na pewno się zdąży przerobić. Jak mam teraz fabrykę lepszą, no to już na 100% się zdąży mi to przerobić. A tego smacznika tam dużo nie przewiduje, więc. Co, czyżby trzeba było kończyć odcinek? Nie no, niby 30 minut, no to. Jeszcze nie wiem, kurde, czy kosić to? Nie no, koszę na razie jeszcze. To chociaż jedną stronę skoszę tamtą. Bo tam dwa przejazdy nie zostały. Albo poczekam do końca. Bo tutaj w sumie dużo nie zostało już do koszenia, tak sobie patrzę teraz. A to tam mamusia coś świruje na korytarzu. No. Dobra, skończę w sumie tą stronę i potem przejadę tam. To jest dobry plan. Dwa przejazdy zostały. Pojechał na drugą stronę. To trzeba być mistrzem. Aha, dobra. Bo ja już wiem, czemu pojechałem na tamtą stronę. Bo się przeciąłem tam, gdzie stoi Jandri, z Fatem nawróciłem i Fatem zrobiłem kółko i tak jakoś wyszło. A, dobra, to nieważne.
A to nie pasuje. Ale to wyrąbane, w sumie jak to jest skoszone. W jaką stronę było jechane. Kogo to interesuje? Czyli do lutego. Dobra, to w sumie do lutego tym się zdąży ten olej słonecznikowy przerobić na 10 razy. Więc dobrze, dobrze. I teraz będę siał. Będę co ja będę siał w tym roku? W sumie tyle pszenic miałem. A zawalę sobie, a zrobię taki rok teraz, że walnę sobie wszystkie pola w. No bo teraz będę miał po tym sezonie tyle mąki, że mi starczy. Teraz zawalę sobie wszystkie pola w słoneczniku. Zawalę sobie wszystkie pola w słoneczniku, a potem podzielę to. A w kolejnym sezonie zrobię sobie trochę może sorga i trochę tam pszenicy. Tylko, że sorgo i pszenica, no dobra, sorgo i pszenica to wszystko na mąkę pójdzie. Ale mąka mi odda. Mąka odda. Chodzi mi o to, że mąka odda w takim sensie, że zrobię sobie z mąki chleb. No to, bo to było 200 chyba chleba. A teraz już jest 400, bo jest na drugim poziomie. A ja nie mogę nawet sprawdzić, czy mogę ulepszyć na trzeci poziom, bo nie mam pieniędzy. Ale jest na drugim poziomie, więc dość dobrze to idzie. Mój zbożowy jest na pierwszym, więc nic tutaj nie zmieniałem. No bo po co? Chleb i tak ma dużo mąki jeszcze w sobie. Co? Piekarnia ma dużo mąki jeszcze w swoim magazynie, o tym chodziło. A nie, że chleb ma dużo mąki w sobie. Co mnie nie o to mi chodziło. Pomyślałem sobie o chlebie i o mące, więc. 12, 25, no z 35 ton będzie. Do 10 ton. Jest to do osiągnięcia, bo tam zostały 3 przejazdy. Więc może będzie te 10 ton. Albo i nie będzie. Ale 30 ton na pewno będzie. Dobra, trzeba iść do Axiala, bo on już jest pusty. I skończył robotę. Więc trzeba kolegę przestawić. A kolegę z Case'a trzeba wysłać do roboty. Dobra, ja sobie go odpalę i włączę sobie zakładkę pracowników i Magnum przejedź do tam. No i zanim on tam dojedzie, on się nie wysypie, no bo wiadomo. Pojadę sobie na asfalt. Przejadę się asfaltem. No w sumie na asfalcie jest najszybciej. Bo tutaj nawet chyba drogi na dole nie ma. Dobra, no nie ma. To boli się sobie to narysować drogę, dlatego bym się tak porąbało. Jest fajne duże pole. Więc teraz w sumie będzie trochę tego słonecznika będzie, tak? Sobie teraz pomyślałem, to trochę tego słonecznika da. Klikuj, nie klikuj. Minut będzie kość. No dobra, mnie to nie interesuje, bo i tak już tego odcinka dawno nie będzie. Super, że się zrobił kolega. Na pewno chcesz tędy jechać? Zastanów się dwa razy, którą stronę chcesz jechać. A, nawracasz, no dobra, to nawracam. Bo tu masz bliżej. Miniaturka będzie po odcinku zrobiona, więc.
żeby było neutralnie. Nie wiedziałem, od której strony zacząć to gosić, ten kawałek, co prawy, co lewy. To stwierdziłem, że przejadę przez środek, bo i tak mam na 3 razy to na GPS-a, więc czy pojadę z prawej, czy z lewej, to jeden pies. Bo i tak bym musiał ten przejazd zrobić i tak, więc to nie ma różnicy. Na 35, więc akurat jak to skoczy, to będzie 40 minut, więc elegancko. Elegancko haj będzie. No, i wtedy mogę iść sobie z farminga i sobie odpalę prawdopodobnie Amerykana, bo mam chęć na Amerykana. No i będę sobie powoli tam jeździł. Bo jest takie osiągnięcie, chyba nawet za wszystkie ładunki w Ameryce, żeby zrobić. Wszystkie ładunki, a potem chyba będę sobie robił osiągnięcie z... A nie, wszystkimi trasami to nie mogę zrobić. Dobra, coś tam się znaleźć. Albo będę robił Kalifornię, o, winnicę Kalifornii. Dobra, to tutaj dobry plan. To jest genialny plan. Dobra, powiedzmy sobie trochę w tym żandirze. No fajny ten żandir jest, podoba mi się. Bardzo ładny środek ma, przede wszystkim. To trochę mało widać tak naprawdę. Przez tą... taką niską kabinę trochę ma. Ale tu okno ma z tyłu wyrąbane fest. Żeby widzieć, że zbiorniku jest. Przez tą wycieraczkę, co jest obniżona, jakby była podniesiona, to też by tam troszeczkę więcej było widać. Ale ogólnie gender zarąbisty. To jakiś kabel od tego, nie od GPS-a, tylko od CB radia. On się nawet rusza ten kabel, więc fajnie. Tu jest jakaś bajka duża. Tu jest joystick. No i glamsko. Tu co masz? Są awaryjne, są koguty, światła. I wycieraczki. Ło, koniec pola. Gdzie tu? Tu 10 ton nie będzie. A tu co jest? Radyjko, wycieraczka. Co? Tu jest jakaś wycieraczka jeszcze? Co? Co to jest? To jest komputerek jakiś? Pewnie od kamer jest. Tu jest klima ciepło, zimno, to wiadomo. Tu jest jakieś pokrętło, nie wiem jakie, do czego. Tutaj jest pełno guzików. Tam jest ten GPS-a jeden, widzę. A ciur to wie. Dobra. Elegancko. Ostatni przejazd i pole skoszony. A ten dojechał mi? A, dojechał. Dobra. Troszeczkę przyblokował tam kolega, widzę. Ale to zaraz w sumie wysypię. Go. I dam mu drogę powrotną, niech sobie wraca do mojego kombajnu, bo... No, to też nie wymaga wapna, to w sumie tylko 40 wymaga wapna, więc to będzie szybka akcja. A nie, 40 miała być, nie być wapnowana, właśnie, przypomniałem sobie. No dobra, przerwał klasę, bo jest za długo rypał w drzewo. Nie wiem, jakim cudem wywnioskował, że ma tu skręcić. Skoro stawiłem mu wyraźnie punkt tutaj na młynie. Tego to ja nie wiem. Jak ktoś to by wnioskało, że masz tu skręcić. Ale dobra, wyrąbałem. Podnosi się, podnosi, dobra. Więc zaraz linia produkcyjna, szybko... Jęczmienną mąkę miałem włączyć, ale jednak nie włączyłem. Okej, super. Jeszcze mówię ten asfalt, bo pracownicy nie lubią, jak jest się jakimś na jakimś skupie. Tego zawsze trzeba na asfalt wyjechać. Chyba, że jest blisko pola asfalt. I stoi ciągnik blisko pola. Znaczy, co? Ciągnik blisko asfaltu. To wtedy on sobie jeszcze jakoś da radę, ale tak to ogólnie ciężko zawsze wyjechać.
Długo muszę kolegę postawić i niech sobie jedzie. On sobie zaraz pojedzie. Tak, został zablokowany. To chyba cię coś boli. Poszedł, poszedł. Dobra, ale nie sobie tutaj leży. Chyba później to tą moją autolodę zbiorę. I wysypię tylko kombajn, albo zaraz sobie wam powiem na tyle. To jest 25-31 500 dało rzepaku. No to 31 to da 15 15,5 tony. 15,5 tysiąca litrów oleju. Więc 15 razy 6. O, to ładna kasa. Nie wiem, są to nawet ile, ale nie. No dobra. Ja dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie trzymajcie się cieplutko. Dzisiaj trochę John Deere'ów, trochę mniej case'a, ale na razie papa. Pa.